Nie żyje mama braci Pazurów. Chotecka pożegnała teściową w pełnym smutku w pisie. 21 stycznia na Instagramie Doroty Choteckiej, 57 litrów, pojawił się przykry wpis. Aktorka z wielkim żalem poinformowała, że kilka dni temu zmarła jej teściowa. Gwiazda nie ukrywa bólu po stracie, jak nazwała kobietę, drugiej matki. Dorota Chotecka to spełniona aktorka, która od ponad trzech dekad pozostaje w szczęśliwym małżeństwie z Radosławem Pazurą. Aktorka nie lubi w wywiadach opowiadać o sprawach prywatnych, jednak zdarza jej się powiedzieć, jak układa jej się w związku z mężem. Często pojawia się z nim na branżowych imprezach, występowali również w programach telewizyjnych. Nikogo nie powinno dziwić, że jako bardzo rodzinna kobieta bardzo przeżyła śmierć mamy Pazury. Nie żyje mama braci Cezarego i Radosława Pazurów. Dorota Chotecka pożegnała teściową w pełnym smutku w pisie. Dorota Chotecka opublikowała na Instagramie wpis, w którym poinformowała o śmierci mamy Cezarego i Radosława Pazurów. Aktorka nie ukrywa bólu po stracie teściowej, którą traktowała jak swoją matkę. Dzielę się z wami przykrą wiadomością. 13 stycznia bez roku, dzień przed swoimi urodzinami, zmarła moja druga mama. Teściowa, którą znałam i kochałam od 34 lat. Pogrzeb odbył się 17 stycznia. Wierzę, że jest już w raju. Do zobaczenia, mamo. Od tej chwili nasze życie się zmienia, ale się nie kończy. A my do tej codzienności wracamy już inni. Opiekuj się nami tam z góry. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo kondolencji smutnych fanów. Wyrazy współczucia przesłał aktorce oraz jej mężowi kolega z branży, Jacek Kopczyński.